Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf, a to jest kolejny odcinek programu z cyklu Raport Jasnowidza, czyli wydarzenia w kontekście przepowiedni. Wydarzenia w kontekście przepowiedni, ale też często będę robił programy po prostu takie jakby informacyjne. A teraz przejdźmy, słuchajcie, do zagadnienia, które chciałem Wam dzisiaj przedstawić. To jest ta mapka, która się pojawiała podczas ostatniej wczorajszej audycji, która została wyemitowana wczoraj, ale nagrana z nocy przedwczorajszej na wczorajszą. Tam poruszałem szereg kwestii i chciałbym je tutaj rozwinąć, bo zauważyłem nowsze rzeczy, ciekawsze po dzisiejszym obudzeniu się. Zwróćmy uwagę, tam pojawiła się SMS jakby, który przedstawia właśnie, że miałem zapisany w poniedziałek tydzień temu, że wcześniej w niedzielę tydzień temu miałem takie poczucie, że coś z Izraelem będzie, między innymi właśnie, że za około 2 dni chwilowa przerwa lub jakieś zawieszenie bombardowań. To każdego zainteresowanego przesyłam, żeby odsłuchać tą wcześniejszą audycję, tą wczorajszą. Ona tam właśnie omawia ten całe zagadnienie, ale w skrócie tam pojawia się właśnie takie coś, że w czwartek zostały ujawnione informacje właśnie, że wcześniej musieli gdzieś albo we wtorek, albo w środę najpóźniej wynegocjować takie 4-godzinne przerwy w bombardowaniach, czyli generalnie atak Izraela na tych sił obronnych Izraela właśnie na Strefę Gazy nie ustaje, ale uzgodnili, szczególnie właśnie dla Joe Bidena, zawieszenie takich jakby takie przerwy, takie zawieszenia 4-godzinne w bombardowaniach. Tak, ludność cywilna ma być informowana 3 godziny wcześniej i po tych 3 godzinach następuje 4-godzina przerwa i wtedy mogą spokojnie uciekać właśnie z tych całych gruzowisk. I do czego zmierzam? Po prostu dzisiaj rano się budziłem, patrzę i ułożyło mi się to jeszcze bardziej w głowie, słuchajcie. Zwróćcie uwagę, tutaj jest dawny film. Jak przewiniecie sobie parę, paręnaście filmów do tyłu, tam jest właśnie między innymi ten film Dzień Gniewu, który polecam. Potem jest ten o słyszeniu tronów. Później jest właśnie przepowiednia o białych obozach i lotniskowcach, a pomiędzy nimi jest taka audycja ze smartfona pod tytułem, to jest 3 tygodnie temu, pod tytułem Wstęp do wojen światowych, tak? I tam jest przedstawiany właśnie sen z 13 w piątek, z tego Dnia Gniewu, i w tym dniu był sen właśnie o wojnach światowych, jeśli dobrze pamiętam. Audycja pojawiła się 18 października 2023 roku. To jest ta audycja właśnie Wstęp do wojen światowych, sen z piątku, z tego Dnia Gniewu, tak? I tam pojawia się właśnie ten SMS w tej audycji, i tam ten, kto słuchał, to wie, ten, kto nie, to tylko streszczę, że po prostu to był taki sen, w którym jakby słyszałem w śnie kilkanaście takich różnych rodzajów zdań. Może wiecie co, weźmy na dokładniejsze zdjęcie, które ja te przygotowałem z tego 18 października. O, tutaj właśnie, to jest ta sama audycja, tylko jest powiększony ten SMS, tak? Tutaj. I tam właśnie sobotę rano, po tym piątkowym Dniu Gniewu, przygotowałem tego SMS-a, opisując właśnie swoje przygody senne. I tam przez całą noc właśnie śniły mi się różne sformułowania wojenne, kilkanaście różnych zdań wojennych. Nigdy chyba tak w życiu nie miałem, że tych zdań było kilkanaście, zawsze było ich zazwyczaj jedno, dwa, maks trzy, ewentualnie kilka, ale nigdy kilkanaście. I tam były różne zdania. Żałuję, że wszystkich nie spamiętałem, ale myślę, że tak musiało być. Ale nawet te kilka, te trzy, cztery sformułowania, które jakoś ledwo udało mi się tutaj zapisać, też są bardzo ciekawe. Zwróćcie uwagę. Bo tam jest tak, właśnie widzisz rozwinięcie wojny, okej, to rozwija się wojna. Wstęp do wojen światowych, to znaczy się, że to zarzewie tutaj jakby konfliktu, że ten właśnie Izrael, który jest jakby źrenicą, tak się mówi właśnie ludzie wierzący, czy bibliści, czy też Izraelczycy, czy protestanci właśnie, są takie wersety w Piśmie Świętym, które mówią, że Izrael jest źrenicą jakby, tak, takim oczkiem jakby u Pana Boga, i czy tam źrenicą Pana Boga. I tam właśnie jest jakby, że jest to, że właśnie widzisz rozwinięcie się wojny, a przecież wiemy, że wojna jakby ta światowa, ten takie starcie geopolityczne trwa już od dłuższego czasu, ale
To by potwierdzało właśnie, że Izrael jest tą źrenicą, że poprzez ten Izrael, poprzez ten Hamas i Strefę Gazy właśnie widzimy rozwinięcie się wojny, tak? Tej, która trwa już 2-3 lata tak naprawdę. I też jest wstęp do wojen światowych, co by sugerowało, że jeszcze będą wojny i to nie jedna, tylko minimum dwie, jeśli nie więcej, bo do wojen światowych to jest w liczbie mnogiej, tak? Więc co najmniej jeszcze dwie wojny będą oprócz właśnie Izraela, oprócz Ukrainy czy Armenii, to jeszcze dwie wojny będą. Ja myślę, że będzie ich po prostu wiele, myślę, że będzie ich co najmniej, szczerze mówiąc, teraz mi takie przyszło. Tylko czy to poczucie, czy to skojarzenie, nie wiem, ale no przyszło to powiem. Teraz mi przyszło właśnie, że będzie ich wiele, co najmniej 7, nie? Czyli Ukraina, Armenia, Bliski Wschód właśnie, tak? I jeszcze kolejne, tak? O! Dziwne. Słuchajcie, nie, to nie są żarty, bo teraz jak tak powiedziałem, to poczułem, że wiele, ale sobie pomyślałem, że jeszcze dwie w Afryce. Znaczy, najpierw pojawiła mi się jedna, ale jak chciałem wam powiedzieć, że jedna, to od razu mi się pojawiło, że nie, że dwie. A, czyli jeszcze dwie wojny będą w Afryce, czyli pewnie jedna będzie wcześniej, a potem niedługo później, jakieś 2-3 tygodnie albo 2-3 miesiące będzie później druga. Tylko nie wiemy, kiedy to będzie, za parę miesięcy, za rok, dwa, ale w najbliższych, po prostu naszych czasach. Czyli w Afryce będzie jedna, dwie, na Bliskim Wschodzie dwie, już są trzy, dwie, no to już daje nam liczbę 6-7. I na Dalekim Wschodzie też mogą być dwie. Kurczę, ale wiecie, nie chcę wchodzić w poczucia, kurczę, bo ja tutaj chcę robić audycję, a tak mi właśnie jakoś przychodzi mi teraz natchnienie. Rzadko tak się bywa, że w trakcie audycji, ale to ja tak, może nie mogę powiedzieć, że nie lubię, ale wolę jak na przykład jestem w kościele właśnie i jakby spływa takie coś na mnie z góry i to jest takie, nie wiem, no. No czuję takie, też takie mocniejsze takie natchnienie. Ale dobra, mniejsza z tym, dobra. To co poczułem, to poczułem, nie będę tego ciachał. Słyszycie, zdziwiony jestem, bo tak nie planowałem w ogóle jakichś takich dziwnych tego. Chyba, że nie wiem, ten czas się może zbliża jakoś tak, jakoś to ponagla. Bo ja tak naprawdę wam chciałem przedstawić te 30-40, wiecie? Jakby przygotowałem się do audycji, nie spodziewałem się, że jakieś takie poczucie teraz jakby nastaną. Dobra, to może ja pójdę dalej, ok? W sensie skończę tę audycję tak, jak zamierzałem i wam wytłumaczę. Przepraszam, bo się troszkę zakręciłem w ogóle. Nie spodziewałem się, że jakieś takie poczucia będą mi w trakcie audycji przychodziły. Bo ja w ogóle jestem, ostatnie zdanie, ja jestem w ogóle przeciwnikiem. Nie jestem troszkę przeciwnikiem, słuchajcie, generowania właśnie poczuć jakby w trakcie audycji, wiecie? Ja jestem zwolennikiem generowania poczuć jakby, znaczy w ogóle nie ma czegoś takiego jak generowanie poczuć, tak? To jest po prostu natchnienie Ducha Świętego, ale jakby, że w trakcie modlitwy, tak? Albo po modlitwie, albo jak przed snem się modlimy, pytamy i w trakcie snu przychodzi jakaś podpowiedź, tak? To ja jestem zwolennikiem takiej drogi, a generowanie poczuć w trakcie audycji raczej, nie wiem, no raczej do chwili obecnej byłem przeciwnikiem, nie? No chyba, że samo przyszło takie natchnienie. Nie wiem, zobaczymy, czy to się sprawdzi, czy jak to będzie. Chyba, że to po prostu zmęczenie i jeszcze choroba, po prostu, bo jeszcze nie wyzdrowiałem i siedzę w domu i się kuruję. Tak czy inaczej, no przepraszam, że taka zawinięta audycja będzie, chciałem krótko, konkretnie, raport jasnowidza, to się troszkę pozawijało. Dobra, to tyle, to chodziło mi tylko o to, że ja jestem zwolennikiem właśnie w trakcie modlitwy, po modlitwie, czy w trakcie mszy świętej, czy przed snem się modlić, jakby prosić i pytać i wtedy w trakcie snu. A w trakcie audycji to właśnie ja raczej nie byłem zwolennikiem, raczej uważałem właśnie, że tak jak robią inni ludzie w trakcie audycji, to kumulują jakby te setki, czy tysiące, czy dziesiątki tysięcy osób, czy setki tysięcy osób w czasie rzeczywistym, te ich myśli, te ich uczucia, te ich strachy i to nie generuje dobrych rzeczy, to raczej ludzie powinni się zbierać właśnie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i to ich powinno jednoczyć, a nie jakieś generowanie przez jakąś osobę jakichś widzeń. I to raczej mi się kojarzy z taką działalnością, no niedobrą, z jakąś taką działalnością lucyferyczną, czy po prostu niedobrą. To, co ja robię, to ja nagrywam audycję i ja ją puszczę, ale wy ją jakby usłyszycie dopiero pewnie godzinę po tym, jak ja przestanę mówić do tego mikrofonu, więc to jakby nie jest na żywo, tak?
I tyle. Dobra, rozgadałem się, wracajmy do tematu i kończymy. Słuchajcie, więc tu jest ta audycja z 18 października, wstęp do wojen światowych. Tam są te sformułowania wojenne. Formułuje się wojna światowa, to znaczy się, że ona się teraz właśnie formułuje, ona się będzie objawiała jakby w postaci różnych wojen światowych, czyli jakby na świecie będzie wiele wojen, czyli rozumiem, że co najmniej 7, 6, 7. I teraz właśnie to, co widzisz, to jest rozwinięcie wojny. To jest właśnie istotne, bo ja to zrozumiałem właśnie, że rozwinięcie wojny to tak jakby właśnie była wcześniej Ukraina, tutaj z Białorusi nas atakowali też jakby hybrydowo, jeszcze Armenia, te wszystkie inne afrykańskie konflikty, ale generalnie jakby Izrael jest tą źrenicą, czyli jakby właśnie i rozwinięcie się jakby, tak? Że jakby jest kumulacja, jakby to spęczniało wszystko i poprzez Bliski Wschód, właśnie przez Izrael, to jakby się rozwija. Ja tak rozumiem tego SMS-a właśnie, że jest to wstęp do wojen światowych, ta akcja w Strefie Gazy i właśnie widzisz rozwinięcie się wojny, więc ona się rozwija właśnie poprzez ten Izrael, poprzez tą źrenicę. Ale chciałbym się skupić na tym ostatnim zdaniu tutaj. Stałe i systematyczne niszczenie punktów oporu. To jest ciekawe, bo to jest jedno z zdań, które ja słyszałem w trakcie snu, tak? Czyli te stałe i systematycznie niszczenie punktów oporu i w nawiasie zapisałem coś, co jakby jakoby w śnie widziałem, jakby, tak? Tutaj czytamy właśnie, że widziałem z 30-40 dni czy kilkadziesiąt dni? Znak zapytania. No i to jest właśnie to skomplikowane, co wam tłumaczyłem we wczorajszej audycji, że jak sytuacja jest skomplikowana, to te poczucia są skomplikowane, ale zauważyłem, że jak się postaram je dobrze zapisać, to ta skomplikowaność może się jakoś właśnie objawić. Czyli słyszę zdanie w śnie, tak? W trakcie snu, słyszę zdanie, właśnie to zdanie stałe i systematyczne niszczenie punktów oporu, i jednocześnie widzę 30-40 dni, a jednocześnie jakbym też widział kilkadziesiąt dni. Ja bym nawet powiedział, że z 80. Kilkadziesiąt to nie, że z 30, tylko grube kilkadziesiąt. Powiedzmy, że z 80, nie? I teraz właśnie natchnęło mnie właśnie rano. Przyznam się, że włączyłem sobie jako jedna z trzech pierwszych osób wiadomości z Radia Maryja, czy telewizji trwam, ale na kanał na YouTubie nazywa się Radio Maryja. I tam właśnie sobie kliknąłem i od razu mnie natchnęło, jakby nie. Obudziłem się, kliknąłem i bach, od razu mnie jakoś tak siekło. To słuchajcie, zwróćcie uwagę. Widziałem 30-40 dni, czy kilkadziesiąt dni, tak? W dzień i w nocy. Obejrzyjmy to. Od 37 dni armia Izraela nie przerywa odwetu za ataki terrorystyczne Hamasu. Giną kolejni niewinni ludzie, w tym dzieci. Od 37 dni, tak? Dobrze usłyszałem, tak? Jeszcze raz. Poczekajcie. W dzień i w nocy. 37 dni armia Izraela nie przerywa odwetu za ataki terrorystyczne. Od 37 dni, tak? I tak sobie pomyślałem, że dzisiaj mamy poniedziałek, 13 listopada. I tam przedstawiałem wam na początku tego SMS-a z tym snem, w tej pierwszej audycji, tak? On jest z poniedziałku, tydzień temu. I tam zapisałem, że wczoraj poczucie, że chyba za 2 dni będzie coś z Izraelem, tak? Te zawieszenie bombardowań. Czyli dzisiaj jest poniedziałek. Tydzień temu w poniedziałek zapisałem tego SMS-a, więc, a tutaj właśnie w tym filmiku z Radia Maryja słyszeliśmy właśnie, że te bombardowania trwają 37 dni, czyli tydzień temu było, jak one trwały 30 dni, tak, te bombardowania. I w tym poczuciu, tutaj właśnie, o kurczę, w tym poczuciu mamy, że widziałem 30-40 dni, tak? I jeszcze dodatkowo kilkadziesiąt dni, na przykład 80. I teraz zwróćcie uwagę. Czuję poczucie tydzień temu w niedzielę, ale jednocześnie zapisuję je dzień później, w poniedziałek. Dokładnie tydzień temu zapisałem to poczucie, tak? Że coś będzie z Izraelem za 2 dni. I dokładnie 7 dni temu, w poniedziałek, było właśnie 30 dni tych właśnie ataków, tych bombardowań. Właśnie jak powiedziała ta pani reporterka właśnie w tym materiale z telewizji Trwam, że teraz, jakby dzisiaj, 13 listopada, te bombardowania trwają już 37 W dni. dzień To znaczy się. i w nocy. Od 37 dni. Od 37 dni. To znaczy się, że tydzień temu było dokładnie 30 dni, jak trwały te bombardowania, rozumiecie?
I teraz co się wydarzy? Jakby dlaczego widziałem 30-40 dni? Zmierzam do tego, że tak jakby Izrael dostał czas 30 dni na, nie wiem, taki odwet właśnie, czy działanie takie niepowstrzymane i 30 dni trwały te wszystkie bombardowania, ataki, okrążanie, potem wkraczanie, tak, bombardowanie, wysadzanie, wszystko. I to trwało 30 dni. Po 30 dniach ja zapisuję poczucie, które de facto dzień wcześniej powstało, ale dopiero po 30 dniach je zapisuję, że właśnie za jakieś 2 dni coś tam z Izraelem będzie właśnie między innymi te zawieszenie bombardowań. Później w czwartek, czyli po 34 dniach dowiadujemy się, że są zawieszone, że wprowadza się te zawieszenie bombardowań. To znaczy też, że w czwartek dowiadujemy się, ale oni musieli to wynegocjować wcześniej, nie? We wtorek czy w środę, najpóźniej w środę musieli to wynegocjować. Więc faktycznie te poczucie, że za 2 dni będzie coś z Izraelem, plus minus te 24 godziny, ono się spełnia, tak? Że coś będzie z tym Izraelem, między innymi zawieszenie tych bombardowań, czyli te 4-godzinne przerwy w bombardowaniach, czyli to się sprawdza. I to wszystko się dzieje w tym przedziale 30-40 dni, rozumiecie? Że w tym przedziale 30 a 40 dni jakby następuje taka jakościowa zmiana, tak? Czyli powstaje poczucie w tym czasie, powstaje zapisanie tego SMS-a w tym czasie, 2-3 dni później oni muszą negocjować, 4 dni później, czyli 34 dnia ogłaszają właśnie to, że będą te przerwy w bombardowaniach, tak? Później właśnie tu ja się dzisiaj rano budzę 37 dnia i słyszę, że 37 dni trwają te bombardowania. Posłuchajmy jeszcze jedną rzecz ważną. Wczoraj przez przejście graniczne w Rafah do Egiptu przeszło ponad 800 cudzoziemców. Od czwartku to pierwsza tak duża ewakuacja. Od czwartku to pierwsza taka duża ewakuacja, tak? Przeszło właśnie tam chyba 800 tych ludzi, ale chodzi o to, że od czwartku, kiedy oni ogłosili te 4-godzinne przerwy w bombardowaniach, to teraz w niedzielę, wczoraj, 12 listopada, była taka jakby największa, jakby teraz taka jakby te przekroczenie, jakby tak. Czyli chodzi o to, że to się wszystko dzieje właśnie 30 dnia, 32, 3 musieli negocjować, 34 ogłosili, że będą przerwy w tych bombardowaniach. Później 36, czyli wczoraj, była największa ewakuacja. Jestem ciekaw właśnie, co będzie do 40 dnia, tak? Bo 40 dzień będzie 37, 38 wtorek, 9, 40 będzie znowu w czwartek, tak? Więc jestem ciekaw jakby co w tym przedziale właśnie ten. Ale no to są takie zmiany, to są takie jakby wydarzenia, które trzeba jakby wyłowić i zobaczyć, że to się po prostu faktycznie jakoś sprawdza mniej lub bardziej, ale no bardzo ciekawe. No, mi się wydaje, że to dobrze wchodzi, że to dobrze się sprawdza. Jakby. Napiszcie, co sądzicie, bo ja zawsze się posługuję tymi, wiecie, takimi szlagierami właśnie, jak tam meteoryt właśnie, czy największe poszukiwania w historii Polski, czy największa obława w historii Polski, tak, czy tam odejście z tego świata największego medium w historii Polski, czy najbardziej znanego medium w historii Polski, takimi największymi przepowiedniami, którymi się zawsze tam, nie wiem, czy chwalę, czy nie chwalę, to tam staram się niby zdobyć tych subskrybentów, którzy cały czas niemiłosiernie uciekają w wyniku mojej nieumiejętności przemawiania, ale mówi się trudno. I ten, ale też ciekawe są takie właśnie zwykłe, proste poczucia czy sny, które się okazuje, że faktycznie mija te 30-40 dni, że to się dzieje po prostu, że to się po prostu sprawdza. Ja jestem zszokowany właśnie, że aż tyle rzeczy wchodzi. Może to jest tak właśnie, jak wam opowiadałem, że ten Izrael jest taką źrenicą i on ściągnął właśnie te wszystkie poczucia. Tak samo jak wcześniej widziałem te samoloty, które się sprawdziły. Mam na myśli te rzeczy na lotniskach właśnie, tak? To stali widzowie wiedzą, o czym mówię. Bo jeszcze wcześniej, przez w sierpniu, były te poczucia o tych spadających samolotach jakby i zauważcie, bo to też jakby nikt tego nie podsumowuje, nie? Że co to było za poczucie jakby, nie? Że te spadające samoloty i potem w krótkim czasie, przez 2 tygodnie, kilkanaście samolotów zleciało i potem co się okazało? Skończyło się to. Była dłuższa przerwa, nie? Może jakieś pojedyncze gdzieś tam spadały, ale była dłuższa przerwa i teraz znowu właśnie jakiś tam wypadek był, no ale już przy takim zagęszczeniu okrętów na Morzu Śródziemnym, samolotów, helikopterów, no to może coś się stać. Właśnie ja widziałem, że
Ten, tak, miała być tam katastrofa samolotu, okazało się, że to jest helikopter i świętej pamięci żołnierze odeszli z tego świata, ale chodzi o to, po prostu to był wypadek lotniczy w nocy, tak, chyba przy tankowaniu mi się wydaje, ale chodzi o to, że to teraz zmniejszyła się liczba tych spadających samolotów, a wtedy, kiedy było to poczucie, to zaraz okazało się, że było bardzo dużo tych spadających samolotów i właśnie nikt tak jakby tego nie podsumował, nie, że ty, Olaf, zobacz, ty, minęły 2-3 miesiące i faktycznie wtedy spadło bardzo dużo tych samolotów, a potem cisza, nie. To też jest super przepowiednia, nie? Już nie mówię o tym Krymie właśnie, nie? Bo ja tak szukam, patrzę i tak nie widzę, żeby ten... Ale dobra, zostawmy to. Chodzi mi tylko o to, że te takie boczne, poboczne sny i SMS-y też są bardzo fajne, też się sprawdzają. Mimo iż ja by tam się rękami, nogami się bronię przed jakimkolwiek tam czy czuciem, czy przepowiadaniem, czy tym wszystkim, tylko staram się po prostu reklamować Pana Boga i reklamować Pana Jezusa, który cały czas widzę jest z przestrzeni jakby tutaj naszej ziemskiej coraz bardziej rugowany, co jednocześnie też oznacza się, że powrót Pana Jezusa jest coraz bliższy, bo Ewangelia jest głoszona na całym świecie, ale jednocześnie coraz mniej ludzi chce jej słuchać, coraz większe odstępstwo będzie, coraz więcej ludzi zwiedzionych. Ale no trudno, no to przecież nie powstrzyma mnie to od walki z antychrystami, bo przecież na końcu przyjdzie Chryst, czyli Pan Jezus Chrystus i zwycięży wszystkich. Dobra, spójrzmy jeszcze na ostatnią rzecz, o bo panu papieżu Basta, Franciszku basta, fratelli, basta. zrobimy jeszcze. Ragazza, si dość, dość, bracia, dość. Jeszcze raz. Basta, basta, fratelli, basta. Ragazza, si dość, dość, bracia, dość. Basta, basta, fratelli, basta. Papież Franciszek takie rzeczy głosi i tak chciałem się Was spytać też o zdanie, bo wydaje mi się, że papież Franciszek bardzo mocno reaguje, jeśli chodzi o Izrael i Gazę, ale przez te 1,5-2 lata, jak widzieliśmy właśnie reakcję na konflikt na Ukrainie z Rosją, to jego reakcje były takie no, zimniejsze. Zimniejsze, nie? Takie moje spostrzeżenie, ale napiszcie, co sądzicie, bo jestem ciekaw, nie? Dobra, to słuchajcie, to co? To dzięki za uwagę. Sprawdźmy, czy na pewno wszystko Panie, proszę przyjść. powiedziałem. To jest ta największa ewakuacja. Dzwoni. Tutaj jest to, że od Dzwoni w 30. nocy. Od 37 dni. Od 37 dni. I dokładnie 7 dni temu właśnie zapisałem tego SMS-a. Przepraszam, nie tego, tylko tego SMS-a, tak, że będą te zawieszenia bombardowań. I faktycznie w czwartek się okazało, że są te zawieszenia bombardowań, a to wszystko się okazało kompatybilne właśnie z przekazami, które padły w filmie 3 tygodnie temu, czy prawie miesiąc temu, 18 października, bo teraz mamy 13 listopada, prawie miesiąc temu, tak, i tam jest ten właśnie SMS o tych właśnie kilkanaście sformułowań wojennych właśnie i między innymi to zdanie stałe i systematyczne niszczenie punktów oporu. A, no i oczywiście dodajmy, że te stałe i systematyczne niszczenie punktów oporu to jest to, co robi właśnie te siły obronne Izraela, tak? Czy armia po prostu izraelska, że ona stale i systematycznie niszczy tutaj te punkty oporu właśnie w Strefie Gazy i też najbardziej pewnie w tym pierścieniu wokół Gazy, tak? To też tam był taki film Pierścień wokół Gazy. Takie delikatne poczucie też jakoś się delikatnie sprawdziło, czy... Znaczy, przepraszam, w sensie no, ono się ostro sprawdziło, bo ten... Dobra, to tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się z Panem Bogiem, pozdrawiam Was serdecznie. Może coś jeszcze zdążę nagrać, ale nie obiecuję. Dzięki, trzymajcie się, hej, pa!